Cześć moja droga, witam Cię w trzecim dniu akcji 21 dni na macie. Ja jestem Kasia z Trening na Bosaka. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest kręgosłup. Zajmiemy się tym tematem, zaczniemy w leżeniu na macie. Jesteśmy na mojej działce, jest przyjemnie, jest jeszcze lato, korzystajmy z tego. Połóż się na macie albo na dywanie, jeśli nie masz maty, dywan też da radę. Postaw stopy na macie albo wyprostuj nogi, w zależności od tego, jak wolisz, jak Ci jest lepiej, jak Ci jest wygodniej. Ułóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Chwilę poświęcimy sobie tutaj na oddech, po to, żeby wyciszyć trochę układ nerwowy, żeby przenieść się z tego, co robiłaś wcześniej, do tego, co będziemy robić tutaj. Weź głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Weź głęboki wdech nosem i wydech ustami. Możesz zamknąć oczy, jeśli chcesz. Ja nie zamykam, mam nad sobą chmury. Naprawdę fajnie to wygląda. Weź głęboki wdech nosem jeszcze raz. I wydech ustami. Przyciągnij prawą nogę do klatki piersiowej. I delikatnie pachę, w stronę pachy. Przenieś teraz prawe kolano za lewe biodro, a prawą ręką otwórz klatkę piersiową. Powędruj ręką nad głowę i w stronę biodra. Powędruj nad głowę i w stronę biodra. Nad głowę i zostań chwilę po przekątnej. I wróćmy do centrum. Pomóż nodze wrócić do centrum. Przyciągnij jeszcze raz do klatki piersiowej. I zamienimy sobie nogi. Teraz wyprostuj prawą. Przyciągnij lewą do klatki piersiowej. Delikatnie pod pachę. Cały czas oddech. Przenieś teraz lewe kolano za prawe biodro. Lewą ręką otwórz klatkę piersiową. Powędruj w górę. I w dół w stronę biodra. Nad głowę poczuj, jak otwiera się klatka piersiowa, poczuj tą rotację w kręgosłupie. I zatrzymaj rękę w górze po przekątnej przez chwilę. Możesz pociągnąć jeszcze kciukiem do góry. I wróćmy do centrum. Przyciągnij obie nogi do klatki piersiowej na chwilę. Pokołysz się na prawy, na lewy bok. I odstaw obie stopy na matę. Stopy ustaw na szerokość bioder. I postaraj się, żeby stopy były ustawione równolegle, żeby nie były na zewnątrz, ani do środka. Na szerokość bioder i pilnujemy, żeby kolana, stopy były na szerokość bioder. Otwórz klatkę piersiową. Triceps dociśnij do maty, tył ramienia dociśnij do maty. Weź wdech i z wydechem przechyl na siebie miednicę. Wciągnij ogon między pośladki i poczuj, jak kręgosłup krąg po kręgu unosi się z maty. Krąg po kręgu. Wychodzimy sobie do góry. Nie staramy się, żeby ta pozycja była jak najwyższa, tylko raczej chcemy osiągnąć jedną linię od ramion po kolana. I krąg po kręgu. Wracamy sobie do leżenia na macie. Tutaj chodzi o ten sekwencyjny ruch kręgosłupa, o ten ruch taki krąg po kręgu właśnie, triceps cały czas w macie. Wędrujemy sobie do góry. Otwórz w górze biodra do sufitu. Do sufitu, do nieba w moim przypadku. Napnij w górze pośladek i krąg po kręgu wróć. Tak, to jest też takie ćwiczenie i taki ruch, który bardzo fajnie buduje świadomość ciała, co się w nim dzieje. Także nie dążymy tylko i wyłącznie do jakiegoś tam finalnego efektu. Tak, tylko uczymy się odczuwać to, co się tam naprawdę dzieje, tak? Czyli skupiamy się na tym swoim kręgosłupie, jak on się porusza. Może są jakieś takie fragmenty, w którym czujesz, że on jest troszeczkę bardziej sztywny, może potrzebujesz tam trochę więcej czasu. Nie ma w tym absolutnie nic, nie wiem, nieprawidłowego. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, po prostu daj sobie ten czas, skup się na tym, co tam się dzieje. I wracamy sobie krąg po kręgu w dół.
Ustawiamy się neutralnie, klatka piersiowa otwarta. Unosimy sobie kolano, jedno, drugie kolano nad biodra. I raz wędrujemy sobie stopą w dół, mocne centrum, mocny brzuch. Pilnujemy, żeby odcinek lędźwiowy nie oddalał się od maty. I wracamy w górę. Druga strona, opuść i wróć. Trzymamy brzuchem to, co się dzieje z nogami. Tak, to jest też ważne, to żeby być tego świadomy, tak? Bo na pozór ten ruch absolutnie nie jest trudny. Nie ma tutaj nic trudnego, tak? Jeżeli będziemy robić to tak, albo nie wiem, jakoś w jakiś inny sposób taki szybki, to nie do końca też czujemy, co tam się dzieje. A tak naprawdę to tam się dosyć dużo dzieje i warto sobie dać szansę, żeby to poczuć, tak? Czyli jesteśmy w neutralnym kręgosłupie, odcinek lędźwiowy nie jest wklejony w matę, kość krzyżowa jest w macie, dolne, tylne żebra, miednica jest cały czas stabilna, też względem siebie kolce biodrowe, nie opada ten kolec biodrowy po stronie nogi, która wędruje w stronę maty. One są cały czas na tym samym poziomie. Wyciągnij dodatkowo ręce do góry, nad barki i teraz opuść równocześnie rękę i nogę. Wyobraź sobie, że twój kręgosłup okala gorset. Twój brzuch, twój kręgosłup okala gorset. Tak? I on pilnuje, żebyś była stabilna w tym ruchu. Tak. Jeżeli czujesz, że jest dla ciebie za dużo, to przyciągnij już nogi do klatki piersiowej, opuść, trzymaj cały czas brzuchem, mocny gorset, wróć ostatni raz i wydech, góra. Chwyć się z tyłu za uda, weź wdech, z wydechem unieś głowę, klatkę wciśnij, dłonie w uda, uda w dłonie i wędrujemy sobie do siadu. I teraz z kontrolą przechyl miednicę i połóż się do leżenia. Weź wdech, wydech, unieś głowę, klatkę. Wędrujemy sobie do siadu. Przechyl miednicę. Zauważ, że ja wciskam dosyć mocno dłonie w uda i uda w dłonie i to mi pomaga wstać do siadu. Tak? A kręgosłup jest mobilny. Tak samo jak w moście na ramionach, tak samo tutaj on jest mobilny. Tak? On nie jest... Ja nie staram się też wstać na siłę. Jeżeli czujesz, że to ćwiczenie jest nie dla ciebie na ten moment, po prostu sprawia ci trudność, czujesz, że już czułaś na przykład w moście, że jest sztywno gdzieś tam, to ja nie polecam robienia tego na siłę, tak? Tylko żeby poczuć po prostu, jeżeli jest tam ruchomość, jeżeli czujesz, że możesz, wędrujemy sobie do góry i stop. Zostaniemy sobie w górze, odstawiamy stopy. Jeżeli możesz, wyprostuj nogi albo podprostuj nogi, kolana nie muszą być idealnie proste. Stopy mniej więcej na szerokość maty i stopy flex, czyli wypchnięte pięty. Wyciągnij dłonie przed siebie, weź wdech. I z wydechem od szczytu głowy krąg po kręgu rolujemy się, pilnujemy łopatek, tego nie chcemy. Chcemy długości, 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 długości. Miednica jest stabilnie, nie przesuwam jej do przodu. Ona jest cały czas stabilnie. Wracamy krąg po kręgu do góry, odstawiam dłonie z tyłu, odstawiam stopy na matę i wypycham do góry biodra, otwieram klatkę piersiową. Bardzo fajny ruch, mobilizujemy zarówno przód, jak i tył ciała. I teraz w tym siadzie, jak przechodzimy sobie ze stołu, zabieramy ręce tyłem, górą i do przodu. A i można sobie tutaj też zarejestrować, jak daleko jesteśmy w tym ruchu. Tak? Ze stabilną miednicą. Wracamy sobie krąg po kręgu góra, odkładamy dłonie z tyłu, odkładamy stopy, wypychamy do góry biodra. Przód, ręce górą, tyłem. I wędrujemy góra. Napnij pośladek, otwórz klatkę piersiową. Przód. I góra. Bardzo fajne ćwiczenie. I góra. Szczególnie też dla osób, które dużo siedzą przy komputerze, za kierownicą. Bardzo fajnie mobilizuje. Góra. Ten ruch na początku nie musi być duży. On nie musi być duży. Nie stara się też, żeby był jakiś tam maksimum. Tak? To ma być fajne, miękkie, przyjemne. Przód. I góra. Jeszcze dwa razy. Przód. I góra. Musimy przerwać na chwilę. Już wróciłam na matę po małej, krótkiej przerwie. Nie powiem, że technicznej, bo to była przerwa rodzinna. Także ostatni raz idziemy sobie do góry. Odstawiam pośladki. I sięgamy dłońmi do przodu, patrzymy, czy udało nam się wyjść kawałek dalej. Mi się trochę udało kawałek pójść dalej. Wędrujemy sobie do góry. Kładziemy się znowu do leżenia na macie. Odkładamy sobie ręce wzdłuż tułowia. Łączymy kolana, łączymy stopy. Mocny brzuch, podnosimy kolana nad biodra. I robimy sobie teraz
rotację, czyli przenosimy nogi do boku, ale pilnujemy, żeby kolana były na tej samej wysokości razem i wracamy do centrum. Przenieś kolana do boku, nogi do boku i dolna noga podnosi górną, wróć do centrum. Cały czas oporuj ramionami, tricepsami w matę, w podłogę i wróć. Opuść, przenieś do boku. Cały czas łopatki są doklejone. Przenieś do boku, wdech i wydech. Miednica biodra oczywiście się odrywa. Przenosimy na jedną, na drugą stronę. Ostatni raz. Przenieś do boku. Wróć do centrum. Odstaw sobie stopy. Przechodzimy do leżenia na boku. Kolana, biodra zgięte 90 stopni. Zapleć sobie ręce za głowę. Talia uniesiona nad matę. I teraz otwórz łokieć, otwórz klatkę piersiową. Cały czas trzymaj biodra stabilnie, biodro nad biodrem i wracamy. Otwórz, wdech i wydech, wracamy. Otwórz, wdech i wydech, wracamy. Teraz robimy sobie rotację w górze, w kręgosłupie piersiowym. Otwórz i wróć. Przechodzimy na drugą stronę. Uszli na drugiej stronie, znowu kolana, biodra 90 stopni, ręce zaplecione za głową, talia nad matą. I otwieramy klatkę piersiową i wracamy sobie. Otwórz i wróć. Otwórz i wróć. Ostatni raz. Otwórz i wróć. Odepnij się ręką od maty, od podłogi. I bardzo Ci dziękuję za ten wspólny trening na macie. I do zobaczenia już jutro.